nie ma kompletnej komunikacji publicznej bez elementu kolejowego. To musi być autobus, musi być tramwaj. Pomijam komunikację indywidualną, która jest oczywistością, to również musi być komunikacja kolejowa. Wrocław przy swojej wielkości ten element komunikacji musi oferować i uważam, że to jest bardzo dobry początek. Zobaczymy, jak mieszkańcy to zaakceptują, ale co mnie uspokaja, no to, że była to inicjatywa Rady Osiedla Wojnów, w związku z tym reagujemy na bardzo pozytywną, w tym pewnym sensie, krytykę, że tego połączenia nie było, bo ono kiedyś funkcjonowało przez kilkanaście lat, nie funkcjonowało. Tutaj trzy podmioty współpracowały, województwo dolnośląskie, miasto Wrocław i ogólnie rzecz biorąc Polskie Koleje Państwowe, bo tam mamy dwóch partnerów, PLK i PKP Nieruchomości, ale bardzo ładnie udało się to wszystko skoordynować. Największa zmiana może nastąpić, mówiąc w tym okresie tego pierwszego etapu funkcjonowania, w grudniu, jak będzie nowy rozkład jazdy, czyli do tego czasu będziemy patrzeć, jakie są obłożenia, jakie są potrzeby. Przede wszystkim bardzo duże odciążenie naszej trasy z Wrocław Łany do w centrum. To jest taka bardzo, bardzo, bardzo mocno obciążona linia 115 też MPK, która jest absolutnie niewydolna w tej chwili, bo utyka w tym samym hardkorku. No i oczywiście krótszy czas dojazdu do centrum dla naszych mieszkańców. Te połączenia są bardzo nieelastyczny jest ten rozkład jazdy w tej chwili, bo to jest tylko co godzinę pociąg i tylko właśnie z przesiadką do Dworca Głównego. Natomiast od grudnia, tak jak pan marszałek dzisiaj mówił, ma być to połączenie zagęszczone i bezpośrednio do Dworca Głównego. Mówimy o otwarciu pierwszej miejskiej linii kolejowej pomiędzy Wrocławiem Wojnowym a Wrocławiem Głównym. No, rzeczy, której nie było, to nie dość, że rewitalizujemy połączenia, których nie było od 17 lat, to jeszcze dajemy alternatywną możliwość poruszania się po Wrocławiu już nie własnym samochodem, już nie komunikacją miejską, ale pociągiem właśnie. Więc to jest element budowania kolei aglomeracyjnej. Chcemy zwiększać ilość połączeń na tym odcinku pomiędzy Sołtysowicami a Wrocławiem Głównym przez połączenie linii Wojnowskiej z linią do Jelcza przez Siechnicę, a także zwiększenie ilości połączeń z kierunków Oleśnicy i Trzebnicy, tak żeby uzyskać na tym odcinku, czyli pomiędzy Sołtysowicami a Wrocławiem Głównym, takt co 15 minut.